Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku chcę rozpakować razem z Wami przesyłkę od Zalando, którą otrzymałam niedawno. Zamówiłam dwie pary spodni. Myślę, że fajnie będą one wyglądały na jesień. Nie wiem tak naprawdę, jak one będą wyglądały. Chcę właśnie z Wami rozpakować i zwrócić uwagę, jak one się prezentują. Czy fajnie, czy zostawiamy, czy jednak nie. I zacznę od tego, że otwieram przesyłkę. Tych czarnych zamówiłam dwie pary, takich samych, tylko że inny rozmiar. Jest S i M. Chcę właśnie porównać, który z nich będzie najlepszy dla mnie. Właśnie tak się prezentują. Są one krótsze, szerokie te spodnie. Wiecie, tylko jedyne co, to nie jestem do końca przekonana z tą tkaniną, z której one są wykonane. Jest taki jersey, wiecie? I nie wiem, czy to będzie wyglądać dobrze, ale przymierzymy i wtedy zobaczymy. Nazywam się Violetta Timul, na swoim kanale mówię o elegancji, o kobiecości, o tym, jak być kobietą z klasą we współczesnym świecie. Dlatego subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. A druga para to są jeansy, bo ja właśnie sobie myślałam, że chcę jakieś nowe jeansy na ten sezon i zobaczymy, czy te będą właśnie odpowiednie dla mnie. Mi się podoba bardzo ten kolor tych jeansów. No zobaczcie, też szerokie, bo teraz warto inwestować naprawdę w szerokie spodnie. Nie kupujcie niczego slim fit, naprawdę nie warto, bo to teraz nie będzie modnie. Przez następne kilka lat będą tylko te szerokie nogawki modne. I co, przymierzamy? I ja już założyłam te czarne spodnie. Zobaczcie, jak one się prezentują. Jest to rozmiar S. Wiecie, bo tak było napisane, że te rozmiarówki są troszkę za duże. Mój zwykle rozmiar to jest M, więc ja wybrałam S. Bardzo mi się podoba tutaj ten pasek, jak wygląda. Wiecie, mówiłam, że jestem sceptycznie nastawiona, szczególnie względem tej tkaniny, ale wiecie, bardzo ona jest przyjemna w dotyku i po prostu one się tak nawet ciągną i zobaczcie też, jak ona się prezentuje tutaj tak z bliska, ta tkanina. Naprawdę jest mi w nich wygodnie, więc to naprawdę bardzo przekonuje mnie do tych spodni. Nie jestem jeszcze pewna, ale pokażę Wam jeszcze całość. Jako, że było tam trudno zobaczyć całość, cały mój look, postanowiłam przejść tutaj do przedpokoju i właśnie chcę Wam pokazać. Zobaczcie, jak one się prezentują. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajnie, tak kobieco, naprawdę z klasą, naprawdę. Wiecie, to co robi, że te spodnie wyglądają z klasą, to na pewno ten pasek, który jest tutaj bardzo pięknie zrobiony. Zobaczcie, one są też taką troszkę wyższą talię, tak? A naprawdę dość wysoka ta talia, tak? To zawsze fajnie wygląda i fajnie, ja zawsze lubię i wybieram, staram się wybierać właśnie takie spodnie, które są tutaj zaprasowane w kant. Widocznie jest ją tylko trochę, ponieważ oczywiście ja je nie prasowałam, a założyłam tutaj z paczki, więc troszkę są pogniecone. Ale zobaczcie, bardzo minimalnie i utrzymuje się to wszystko i fajnie bardzo wyglądają. Zobaczcie, moja stylizacja taka na szybką rękę zrobiona przypomina stylizację Chanel, ponieważ jest to połączenie dwóch klasycznych takich kolorów jak biały z czarnym. Zawsze się dobrze sprawdza, zobaczcie, do biura idealnie, jak fajnie to wygląda, a nawet może na jakieś wyjście do kina, do teatru, na pewno będzie fajnie wyglądało, do restauracji. Jakiś zmienić top na bardziej jedwabny, bardziej błyszczący i też naprawdę na jakieś wieczorne wyjście w tych spodniach można iść. Już jak widziałam je na zdjęciu, to bardzo mi się podobały, ale jak założyłam na żywo, a też te takie uczucie, te takie przyjemne, naprawdę ten jersey, on się ciągnie, jest taki wygodny, właśnie te uczucie sprawia, że na pewno je zostawiam i chyba to będą następne nowe moje ulubione spodnie. I kolejne spodnie to są te jeansy. Wiecie, tutaj z rozmiarem. One mi są za duże, więc dlatego tak wyglądają trochę średnio. Wiecie, z tymi jeansami ja nigdy nie wiem, jak mam wybrać poprawnie ten rozmiar, ponieważ tu jest 29. Ja sprawdziłam w internecie, powinien to być odpowiednik 38 takiego klasycznego rozmiaru, tak? W klasycznej rozmiarówce. No ale jednak one mi są za duże, tak? I tutaj w talii, ale długość jest fajna, są one takie długie. Właśnie mi czasami jest trudno znaleźć, żeby te spodnie były wystarczająco długie, te nogawki, ponieważ bardzo często się robi po prostu takie skrócone modele, a na mnie, ja mam długie nogi, więc na mnie te skrócone modele wyglądają jeszcze bardziej krótsze. Więc tutaj to jest fajnie. Też widzę, że tutaj jest takie zaprasowanie w kant, w jeansach to fajnie tak wygląda, jakieś takie, wiecie, takiego jakiegoś niezwykłego stylu dodaje. Ja Wam mówię, dziewczyny, naprawdę, wybierajcie spodnie z zaprasowaniem w kant, zawsze to będzie fajnie wyglądało, to zawsze doda klasy. A co się z tylu dzieje? No wiecie, może być nieźle, fajnie, no rozmiarowe jest za duże, dlatego tak wygląda jak jest. Chyba muszę spróbować o jeden rozmiar mniejszy, a nawet może i dwa rozmiary mniejsze wziąć. Nie wiem, chyba 28, 27 spróbuję zamówić sobie. Jeszcze omówmy kolor tych jeansów. Bardzo mi się on podoba, wiecie? Taki klasyczny kolor. Myślę, że prawie dobrze jest on właśnie też w kamerze jest przekazany dla Was. To jak on wygląda naprawdę. I wiecie, takie jeansy
Fajne one byłyby dla mnie. Myślę, że jeśli rozmiarowo mi będą pasowały mniejsze, to też sobie je zostawię, ponieważ takie coś zawsze jest fajnie mieć w swojej garderobie, bo w jakieś wypady, na jakieś zakupy czy coś, one są naprawdę wygodne, szybko w nie po prostu można założyć i już jestem gotowa na wyjście. Więc też model jest wygodny, a ponadto wygląda klasycznie, wygląda naprawdę stylowo klasycznie. Może nie wiem, jak, no wiecie, jak jest za duży rozmiar, to zawsze jest trudno zrozumieć, czy te biodra tutaj się robią troszkę szersze, czy nie, ale myślę o te właśnie takie horyzontalne wzorki, tak, to troszkę oczywiście daje na to, że te biodra troszkę większe wyglądają niż naprawdę są, ale mi to nie szkodzi i mi się to tak podoba naprawdę. Więc wiecie, jest to klasyczny model, który naprawdę sprawdzi się latami w garderobie. Teraz dopóki będą te nogawki szerokie, modne, na pewno one te dużo lat, dużo, to może 2-3 lata, na pewno będą bardzo dobrze do wszystkiego pasowały i bardzo fajnie współgrały ze wszystkim garderobie. Ale wiecie, jeansy są czymś, w co warto inwestować. Warto kupić takie droższe, żeby one dobrze wyglądały na Was, dobrze pasowały do Waszej sylwetki i wtedy one naprawdę będą podnosiły ten poziom klasy, poziom stylu, jaki Wy macie. I też będziecie zawsze wyglądać dobrze, nawet jeśli zakładacie jakiś t-shirt, te jeansy i biegniecie na zakupy w sobotę z rana, nawet bez makijażu albo coś, naprawdę będziecie wyglądać lepiej niż ktoś inny, kto kupił jakieś tanie jeansy, po prostu kupił coś tam w Zarze, co było na zniżce, tak? Więc właśnie w takie rzeczy warto inwestować i warto na to zwracać uwagę. Też chcę Waszą uwagę na to zwrócić i ja sobie właśnie teraz planuję i szukam te takie fajne, idealne jeansy. Myślę, że jeszcze na stories będę pokazywała, jak zamówię mniejszy rozmiar, czy w końcu się zdecyduję na nie, czy nie. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, to bardzo serdecznie zapraszam Cię. Ja pokazuję tam swoje stylizacje, pokazuję swoje codzienne życie, też jakieś może swoje życiowe mądrości opowiadam. W ogóle opowiadam o tym, jak ja brnę przez życie, jak ja pracuję, jak ja łączę to z innymi rzeczami i opowiadam Wam, no oczywiście, swoje jakieś triki, swoje to, co działa dla mnie. Więc przychodźcie na mój Instagram, też dużo można się tam dowiedzieć. A ja zapraszam Cię również do oglądania mego wideo o szpilkach od Louboutin, gdzie ja dyskutuję i zastanawiam się na tym, czy warto w coś takiego inwestować, czy to jest potrzebne dla współczesnej kobiety w jej garderobie. Więc do zobaczenia w tym kolejnym wideo. Dziękuję, że byłaś razem ze mną. Pa, pa!